Jesteśmy dzisiaj na pokazie Tomka Solińskiego. Ustaliliśmy, że z Romą rozmawiamy o modzie. To jak odczucia po tym pokazie? No ja jestem wielką fanką Tomka i tego, co on robi, jaki sznyt tak naprawdę tego swojego krawiectwa prezentuje z każdą kolekcją, ale historia jest dosyć śmieszna, bo ja poznałam Tomka, zanim on jeszcze postanowił być tym, kim jest, i właściwie moje koty, które już teraz są naszymi kotami, odbierałam dokładnie z mieszkania, gdzie on pokazywał swojej znajomej, czyli właścicielce tych właśnie kotów, pierwsze swoje próbki kolekcji i to jest taki trochę związek po prostu naszych żyć gdzieś tam, zanim w tym blasku tych fleszy teraz po iluś tam już prawie 10 latach teraz stoimy, więc to jest taka śmieszna naprawdę historia, która mi się zawsze z Tomkiem bardzo ciepło kojarzy i obok tego, że naprawdę uważam, że jest wielkim projektantem i bardzo cenię to, co robi, to jest właśnie śmieszne, że mam w domu te koty, które mi zawsze o tym przypominają. No właśnie, a propos blasków, fleszy, czy Michał, twoje życie jakoś zmieniło się po udziale Azji Express, no i po wygranej w tym programie? Nie, nie zauważyłem tego. A chociażby takie właśnie, jak się teraz już pojawiacie bardziej częściej, razem, wcześniej chyba tak nie było to jakieś takie częste przynajmniej. Było, tylko nie zauważaliście mnie. Michał zawsze przemykał i mówił, nikt nie jest mną zainteresowany. A teraz wszyscy szaleją i długa kolejka do ciebie. Nareszcie tak, nastał ten moment, że jest teraz Michał Żurawski z żoną. W końcu. A czy z wygraną już postanowiliście, co zrobicie? Czy już jest w ogóle, te pieniądze są wydane? Postanowiliśmy, co zrobimy. To na co to będzie? Jakiś rąbek? Nie będę zdradzał, bo zaraz napiszecie o tym, zrobicie wielką aferę i tak dalej, więc jakby spoko, będą przekazane na zbożny cel. Wkrótce też wyjdzie film z waszym udziałem, Polandia. Jak wam, nie wiem, czy wspólnie akurat gracie tam jakoś blisko siebie, czy wasze role są osobne? Nie, akurat występujemy chyba 13 minut na scenie razem, znaczy przed kamerą. To jak wam się grało wspólnie w tym filmie? Super, bo mieliśmy do zagrania w sumie chyba tylko jedną scenę, która trwa 13 minut, więc jest to niezły kawał kina. Chyba nie było ostatnio tak długiej sceny w kinie polskim. To jest taki film, który myślę, że może wprowadzić dużo zamieszania. To ten wątek, który gramy, i ta postać, którą... Dosyć kontrowersyjny, i taki układ, w jakim się pojawimy, na pewno ludzi może zaskoczyć, ale no to jakby to, co zostało tam uchwycone w języku filmu. My jeszcze niestety filmu nie widzieliśmy, więc widzieliśmy tylko fragmenty, ale mam nadzieję, że to się udało reżyserowi. Z tego, co mówi, to tak. To po prostu właśnie taka forma, o której powiedział Michał, czyli rzeczywiście bardzo, bardzo długie sekwencje, niczym nie przerywane montażowo, czyli po prostu sceny, które są intensywne dialogowo, a nie urozmaicone jakimiś atrakcjami, dodatkowo jakimiś montażowymi, czy nawet nie akcją, tylko są po prostu scenami dialogowymi i to było bardzo dla nas ciekawe, fajne wyzwanie i myślę, że no byliśmy bardzo szczęśliwi, że możemy to też zrobić razem, bo rzeczywiście to się nieczęsto zdarza, że w kinie w ogóle takie ryzyko się podejmuje. A wam się dobrze wspólnie gra? Na jednym planie i w jednej scenie na przykład? Dobrze nam się gra, bo jesteśmy, myślę, obok tego, że jesteśmy małżeństwem, to z szacunkiem podchodzimy do tego, co robimy nawzajem i jesteśmy profesjonalistami. Pięknie powiedziane. Nie wiem, czy coś dodać? Chyba nie.